Aha, bo my teraz rodzimy, a nie śpiewamy. O, okay, jest taki komentarz tutaj. Po prostu bije wszelkie rekordy zdolności i po prostu artyzmu. Nie, no ja jestem w szoku. Powrót do szkoły, srututu, a na mojej stronie quiz, na jakim poziomie jesteś, czyli jak chcesz sobie sprawdzić, na jakim poziomie wokalnym jesteś i gdzie bym cię przypisała, bo mam taki super kurs, From Zero to Hero, 3 poziomy podstawowy, techniczny, stylistyczny. I bardzo często zdarza się, że ktoś mówi, że tak, chciałbym kupić, ale nie wiem, na którym poziomie byłoby mi najlepiej, na którym poziomie w ogóle jestem. No więc zrobiłam taki quiz dla was. I w tym quizie dowiesz się po pierwsze, jaki to będzie poziom. Po drugie, najważniejsza myśl na teraz, czyli jakby od czego zacząć. Najgorsze zagrożenia, najtrudniejsze przeszkody do pokonania, takie wiecie, ogólnie podsumowanie tego miejsca wokalnego, w którym teraz jesteś. Bardzo polecam. Quiz jest tutaj i pod filmem w opisie, więc zapraszam serdecznie. A tak jeszcze w ogóle, jeżeli mnie nie znasz, to cześć, jestem Gosia Cała, jestem nauczycielką śpiewu, trenerką wokalną, trener głosu, Gosia Cała, trener głosu, nazwa kanału, nie? Fajnie, że już się rozumiemy. Pedagogiem wokalnym jestem też, owszem, z wykształcenia. Dobra, muzycznym ogólnie. Nie ma czegoś takiego jak pedagogika wokalna w ogóle. Nie ma takiego kierunku. Jak chcesz zostać trenerem głosu, to będę chciała śpiewu. Musisz po prostu chodzić na kursy i szkolenia, więc... Ding, ding, ding. Dobra. I youtuberką jestem też. I na YouTubie robię analizy, reakcje, porównania, rankingi. I dzisiaj mamy taki super filmik. Ja lubię w ogóle tę bardzo serię. To jest seria Polscy wokaliści próbują śpiewać. Interesting. I coś tam potem, jakaś piosenka. Bardzo lubię, bo wtedy możemy po prostu wziąć jedną piosenkę na warsztat i zobaczyć, jak różne osoby, jak wokaliści, wokalistki, polskie gwiazdy wielkie tą piosenkę interpretują. I potem możemy ocenić, możemy zrobić ranking, czyli kto najgorzej, jak najlepiej. I dzisiaj to właśnie będziemy robić z piosenką Jaskółka uwięziona. Więc zapraszam serdecznie do oglądania i słuchania. I też do komentowania. Jeżeli coś cię najdzie, jakaś myśl, to napisz. Ja czytam te komentarze, nie zawsze odpowiadam. Czasami czuję, że te komentarze nie zasługują na moją odpowiedź. A wiecie, to tak żartuję. To tylko te osoby, które piszą i nie trzeba ich namawiać. To wtedy te, czasami są takie komentarze, że myślę sobie, ludzie, dobra, nie odpowiem. Ale generalnie, może to wytniemy, nie wiem, I don't know. Czytam komentarze, więc piszcie. Zaczniemy sobie dzisiaj od Michała Szpaka, śpiewającego Jaskółkę. W ogóle dzisiaj mamy takie fajne osoby do słuchania i mam wrażenie, że każdy z tych występów będzie coraz bardziej wow. Dobra, więc Michał Szpak, Jaskółka. Okej, okay, ciekawa ta głowa. Jaskółka, czarny sztylet wydarty z piersi wiatru, nagła smutku kotwica z niewidzialnego jachtu. Katedra ją złowiła w sklepienia. Ładny riff. Sieć wysoko. Inny oczywiście niż u Stana. Jak śmierć, kamienna bryła. Nie jestem fanką bry. Nie ma tam na przykład bry albo bryła. Bo albo jesteśmy w slajdzie i w glisie i wtedy robimy bryła. Albo jesteśmy w riffie bryła i robimy riff. Więc jakby either way is fine, ale not in the middle. No, wiecie o co chodzi, nie? Na prostoko. Ale bardzo fajne brzmienie głosu tutaj ma Michał, bardzo fajne. Błyskawica w kościele. To było bardzo dobre. Obumarły. Bardzo dobre. Dnie jak czarne nożyce lęk, który ją ogarnia. Fajna lekkość tu jest. Jaskółka siostra. Żałowa fruwająca ponad głowami ludzi, których się troska błąka. No Michał jest świetny, no. Jaskółka znak podniebny, jak cembor nieuchwytna. Ponad głowami ludzi, żałoba
Muszę to skomentować. Michał ma problem z ciśnieniem w głosie. Mam analizę głosu Michała Szpaka. Jakbyście chcieli, to polecam po tym filmie. Bardzo lubię, jestem wielką fanką Michała Szpaka. W ogóle kocham jego emocjonalność, jakby to nie ma nic wspólnego z jego artyzmem. Ale Michał ma problem z ciśnieniem w głosie. Co to znaczy? To znaczy, że pracuje ciśnieniem i bardzo często jakby, jak to powiedzieć, przecenia trochę swoje ciśnienie. Tak jakby ciśnienie było lekarstwem na wszystko. W zasadzie nie dojadę, no to mam ciśnienie. No i wtedy dojadę. Tylko, że ciśnienie powoduje bardzo wysokie napięcie w gardle i aktywizuje zwieracz gardła, który mówi: aha, bo my teraz rodzimy, a nie śpiewamy. Bo zwieracz gardła jest taki mięsień, który mówi krtani, że teraz odbywa się poród, albo teraz odbywa się wydalanie, więc nie? Wiecie, o co chodzi. No i właśnie jak jest za duże ciśnienie walące po fałdach głosowych, no to zwieracz myśli, że jakby to nie jest już śpiewanie, tylko to już jest poród na przykład. Trochę dramatyzuje, ale chodzi po prostu o to, że Michał pracuje ciśnieniem zbyt intensywnie. W sensie on te ciśnienie zabiera albo daje i wtedy zmienia się jego głos. Tylko, że tak raczej nie powinno być. Ciśnienie powietrza powinno być w miarę stabilne, przepływ powietrza stabilny, a ewentualne modyfikacje brzmieniowe w rezonansie głosu. Już dawno po zrobieniu wydechu i po przejściu wydechu przez krtań. Czyli nie manipulujemy krtanią ani ciśnieniem raczej. Znaczy, to jest drobna zmiana, w sensie można delikatnie podciągnąć ciśnieniem albo zredukować ciśnienie, ale głównym manipulatorem brzmienia powinna być rezonans, twoja twarz, buzia, artykulator, język, przestrzeń buzi, żuchwa. No i tyle. No dobra, to był Michał. Teraz posłuchamy Doroty Osińskiej. I to jest występ, którego nie słyszałam, bo ja Dorotę ogólnie słuchałam kilka razy w The Voice'ach, w różnych piosenkach. I I'm Calling You jest jedną z najlepszych, w ogóle z lepszych występów w całej historii The Voice of Poland ever. Ale akurat tego nie słyszałam. Jaskółka, czarny sztylet, wydarty z piersi wiatru. Ewidentnie to jest bardzo nisko. Prawdopodobnie po to, żeby potem podnieść i zrobić wysoko oktawę wyżej, więc jakby jest taki zamiar, zapewne domyślam się. Ale tak totalnie słychać, że i to nie leży, że to jest za nisko, że to jest niekomfortowe. Z niewidzialnego jachtu katedra. No, mówię. Ją złowiła z drapienia się. I słychać od razu, że jest. Tutaj się czuje Dorota swobodnie, nie? Jak śmierć kamien nabryła. O, mega. Ale mam ciary. Mega. O ludzie. Ja nie mogę. O,
Okej, jest taki komentarz tutaj. Jak ona mogła nie wygrać z tego programu z takim głosem? No, wygrała Natalia Sikora tą edycję chyba. Do mnie też o wiele mocniej przemawiała Dorota. Uważam, że Natalia Sikora ma w ogóle chory głos i że nie chodzi o jej efekty wokalne i brzmieniowe, która tam wykorzystuje w swoim śpiewaniu. Zrobiłam taki ranking zwycięzców w The Voice of Poland na przestrzeni lat. I Natalia była nisko, dlatego że właśnie jej głos nawet podczas mówienia był chory. Chory głos, w ogóle nie uwzględniamy ich w rankingu. Jak robiłam teraz rankingi polskich wokalistek i ranking polskich wokalistów, bardzo polecam te dwa filmy, to u polskich wokalistek zrobiłam całą kategorię na chory głos. Jeżeli głos jest chory, na przykład tam była Sylwia Grzeszczak, jeżeli głos jest chory, to mimo niesamowitych zdolności technicznych, ja nie będę go po prostu oceniać i go nie zaliczę do żadnej kategorii, bo on jest po prostu chory. Chory głos nie liczy się w rankingach dla mnie żadnych, bo wymaga rehabilitacji i tyle. Natalia Sikora miała chory głos, Dorota Osińska powinna była ten program wygrać w tamtej edycji. To jest moje zdanie, deal with it. No. Masz jakiś problem? Dobra, teraz będzie Piotr Sługowski. Będę miała mega wielki problem. Masz jakiś problem? Jak w ogóle kogo dzisiaj w moim rankingu postawić na pierwszym miejscu? Bo Piotr Sługowski i Dorota Osińska w ogóle... Dorotę teraz mega czułam. Jestem po prostu taka podekscytowana teraz. Ona z dziwnie mnie obudziła w tym momencie. Jestem taka... fired up! Dobra. Wow, to było niesamowite. Piotr Sługowski, słuchamy. Jaskółka, czarny sztylet, wydarty. Okej, okay, wiem, jaka jest między nimi różnica. Powiem to na końcu. Siedź wysoko, jak śmierć, kamienna bryła, jak wyrok na prostokąt. Jaskółka, błyskawica w kościele. To było bardzo dobre. On jest bardzo dobry. Jak czarne nożyce, lęk, który ją ogarnia. Jaskółka, siostra burzy, żałoba trumająca. Ponad głowami. Wow, ale harmonia świetna! Panie kompozytorze, aranżerze! To było mega! Ale świetny aranż. Sorry, się rozpraszam. Piotr. On jest genialny! Ciary, znowu. Ale ten dzisiejszy film jest po prostu ciarogenny. Piotr po prostu bije wszelkie rekordy zdolności i po prostu artyzmu na polskiej scenie muzycznej. To było mocne. Jest różnica między Dorotą a Piotrem, ale chyba powiem to przy rankingu. Haha, potrzymam was jeszcze troszkę. What the fuck is this? Joanna Liszowska, jako Stan Borys, twoja twarz brzmi znajomo. What? What the f***? Zobaczmy, co to w ogóle będzie. Jak ja będę mogła to w ogóle ocenić, bo ona udaje kogoś innego, ona śpiewa swoim głosem, ona próbuje udawać Stana Borysa. Ale zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jaskółka, czarny sztylet, wydarty. No to jest kobieta, czai się, to jest kobieta. Nie słychać tego, że to jest kobieta. Nagła. Dobra, jak sobie wyobrażę ją, to... Ale patrząc na niego, to jest on. Z niewidzialnego jachtu. Jaskółka. No co ty, jo,
Anna. No tak, bo ona musi to zrobić rejestrem piersiowym. Ale jest świetna. To było fenomenalne. To było po prostu... Nie mogę. Wow. Wiecie co, ja nic nie powiem chyba więcej o tym. Oprócz tego, że kobiety, mężczyźni mają troszkę inne miejsca, zasięgi rejestrów, można tak powiedzieć. I kobiety mają troszkę wyższe zasięgi, co można byłoby zrozumieć tak, że mają głębszy głos dłużej. Ale właśnie nie. Przez to mają wyższe zasięgi rejestru piersiowego, bo mężczyźni tak do G... No, to już teraz taki wysoki głos, żeby do G sięgał pełnym rejestrem piersiowym. Ale tak F, G, kobiety mogą nawet do B, czyli tercję wyżej. Z tym, że to sprawia, że w ogóle cały głos jest lżejszy właśnie. I im wyższy zasięg tego rejestru piersiowego, tym lżejsze brzmienie całego rejestru piersiowego. Więc technicznie, anatomicznie jest to bardzo trudne dla kobiety, żeby uzyskać brzmienie mężczyzny, bo przez inną budowę fizjologiczną po prostu mamy lżejsze głosy, jaśniejsze głosy, cięższe naturalnie głosy. To, co zrobiła tutaj Joanna Liszowska, jest no fenomenem. I to, że te góry, ona nie pozwoliła sobie na tych górach wejść w normalne dla kobiety miejsce, tylko na tych górach brzmią jak facet, który jest po prostu na najwyższym progu w ogóle, gdzieś tam na skrajni swojej całej skali. No to był totalny mega skill. Super! Okej, więc teraz przejdźmy do rankingu. Nie powiedziałam wam, ile występów będzie, bo rozważałam jeszcze ujęcie w tym rankingu występu Tuli, ale Tulia nie ma żadnego występu na żywo z tą piosenką, więc oceniałabym nagranie studyjne, to jest trochę nie fair, po pierwsze. Potem miałam jeszcze opcję, żeby uwzględnić reklamę Allegro z tą piosenką, ale znowu nagranie studyjne. Stwierdziłam nie, okej, robimy same występy live. No więc teraz ranking będzie z czterech wokalistów, z czterech występów. Na miejscu ostatnim, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, znajduje się Michał Szpak. Wszystkie czynniki, co to znaczy? To znaczy ilość moich uwag i ilość mojego takiego, przecież można było tak, dlaczego coś tam, bo Michał ma problem z tym ciśnieniem, naprawdę. Nawet teraz. Teraz, bo to było 2012 rok, więc jesteśmy 10 lat później. I teraz 10 lat później Michał zna swoje zasięgi i swoje gdzieś tam możliwości o wiele lepiej niż wtedy, ale mimo wszystko ma z tym problem, więc Michał Szpak na ostatnim miejscu. Potem trzecie miejsce, Joanna Liszowska. Skill fantastyczny, ale no nie dorównuje temu, co absolutnie zrobiła Dorota albo Piotr, prawda? Więc z racji takiej, że potem Dorota i Piotr, no to Joanna musi być na trzecim miejscu. No i teraz powiedziałam, że powiem, jaka jest różnica między Dorotą i Piotrem. Różnica nie jest w ogóle techniczna, dobra? Więc to będzie bardzo subiektywne i te dwa ostatnie miejsca nie będą bazować na technice wokalnej, tylko będą bazować na moim odczuwaniu. Odczuwaniu czego konkretnie? Otóż Piotr Cugowski ma taką sprawę, że mimo swojej absolutnej świetności technicznej i wspaniałości, mam często wrażenie, słuchając go, jakby był trochę wewnętrznie martwy. I to jest moje takie prywatne postrzeganie i moja subiektywna ocena. Miałam kiedyś taką przyjemność, żeby towarzyszyć mu w chórkach gdzieś i pamiętam, że byłam bardzo przyjęta tym, że śpiewam w tych chórkach, więc nie słuchałam za bardzo, jak tam Piotr. Oczywiście był fantastyczny i jakby wszystkie dźwięki były na miejscu, ale w interakcjach z nami i jakby był taki, że okej, śpiewam, okej, jednak przerywam, gadam, okej, śpiewam. I miałam takie poczucie, że tak jakby jest w takim chaosie wewnętrznym i nie potrafi skontaktować się sam ze sobą. I zaczyna śpiewać i teraz też słucham, jak on śpiewa i mam takie wrażenie, jakby nie do końca przeżywał. Natomiast Dorota to była jedna wielka emocja.
I mimo tych dołów słabych, na które zwróciłam uwagę, miałam poczucie, że to, co zrobiła potem, jakby nadgoniła i nawet przegoniła Piotra. Bo nie tylko była genialna technicznie, każdy dźwięk był trafiony, ale do tego jeszcze była bardzo emotywna. Potrafiła przekazać to, co czuje i miałam wrażenie, że nie ucieka od tego, co czuje, tylko że jakby ona jest katalizatorem dla swoich emocji i pozwala im zaistnieć, pozwala im wyjść i poruszyła mnie, moje emocje dużo mocniej niż Piotr. I teraz mi tak nasunęła taka myśl, że ta emotywność, ta zdolność do przekazywania emocji jest bardzo mocno powiązana ze zdolnością czucia samego siebie, przeżywania samego siebie i w ogóle dopuszczenia wszystkiego. I jestem zszokowana, że to właśnie Dorota jest tą osobą, jako kobieta, która ma tę zdolność, a Piotr jako mężczyzna nie. Dlaczego jestem taka zszokowana? Wiem, że jakby ogólnie jest tak, że raczej mężczyźni niby są bardziej poblokowani, tak, bo mniej przeżywają, a kobiety są takie, że wuhu, przeżywamy wszystko. Ale pod jednym względem jest to nieprawda. Prawda. Wzgląd jest taki, że w społeczeństwie polskim na kobiety jest nałożone o wiele więcej trudnych emocji związanych ze wstydem i ze złością. Na zasadzie zawstydza się kobiety i zabiera im się zdolność przeżywania złości, bo kobieta ma być grzeczna, a mężczyzny się nie zawstydza i daje mu się zdolność przeżywania złości. Więc to jest jedna z rzeczy, które determinują tak jakby całe społeczeństwo na to, żeby kobiety były mocniej zablokowane w tych aspektach. Więc jestem w totalnym szoku, że Dorota potrafiła to przełamać, a Piotr nie. I mam teraz przy okazji informację dla wszystkich kobiet, które tego słuchają. 25 września w niedzielę w Warszawie, wszystkie informacje poniżej w opisie tego filmu, będzie pierwszy, trochę eksperymentalny, ale jestem bardzo mocno przekonana o słuszności tego projektu, organizowany Krąg Kobiet. Krąg Kobiet, czyli spotkanie dla kobiet, dosyć w zamkniętym małym gronie, więc trzeba się spieszyć, jeżeli masz ochotę przyjechać do Warszawy 25 września w niedzielę, spotkać się na takich metamorfozach głosu, na przeżywaniu siebie, na przeżywaniu swoich emocji, swojego głosu, otwieraniu głosu i uwalnianiu wszystkiego, co w środku, to trzeba się spieszyć, bo mało będzie miejsc, bo chcę, żeby było intymnie. Będę prowadzić ten krąg kobiet z moimi dwoma przyjaciółkami, jedno z nich znacie, jest to Kasia, która jest jedną z moich pedagogów wokalnych, znacie ją z niektórych filmików na YouTubie tutaj. Więc jeżeli macie ochotę, dziewczyny, kobiety, poczuć tą wolność wokalną pochodzącą z tego, że przyzwalam na wszystko, co w środku mnie, mam pełną ekspresję i po prostu to robię, po prostu śpiewam, po prostu otwieram gardło. Jak macie ochotę poczuć tą wolność w szyi, macie ochotę poczuć rozluźnienie splotu słonecznego, będziemy robić ćwiczenia i masaż splotu słonecznego i ćwiczenia takie z tappingu i trochę medytacji i trochę rozmawiania i trochę ćwiczeń w parach. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. No i teraz wracając do rankingu, więc drugie miejsce Piotr, pierwsze miejsce Dorota Osińska. Trochę mi żal tego, że tak Piotra musiałam na drugim, bo nie myślałam o tym, że tak się w ogóle może stać. Począłam na te nazwiska, myślałam, okej, Dorota pewnie będzie świetna, ale nie na pewno musi to wygrać. Zaskoczyłam sama siebie. Przypominam, moi drodzy, o tym, że mam quiz fajny, na jakim poziomie jesteś i on jest związany z genialną promocją moich kursów From Zero to Hero, która trwa przez tydzień od 5 do 12 września. Ta promocja to jest około minus 50%, pakiety są nawet minus 63%, a niektóre pojedyncze minus 40 coś, więc generalnie około 50% taniej. Taka okazja zdarza się tylko dwa razy w roku. No, mniej więcej. Teraz i na święta. Tylko, że wiem jak to jest, że na święta po prostu wszyscy myślą o świętach, więc zapraszam do zrobienia quizu. Z okazji powrotu do szkoły, daj sobie tę możliwość. Kochani, to wszystko ode mnie. Dzięki za to, że byliście ze mną, że wybraliście moją miniaturkę. Polecam subskrypcję tego kanału, lajkowanie tego filmu. Jeżeli macie kogoś, komu chcielibyście to udostępnić, to bardzo polecam rozesłać. Niech się wieść niesie o tym, że Dorota Osińska według gości z Otały jest lepsza w śpiewaniu jaskółki niż Piotr Cugowski. Och, to brzmi okropnie. No dobra, no ale trudno. Buziaki, pa pa.